Przeżywamy dziś drugą niedzielę Wielkanocy. Jest to niedziela Bożego Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II ustanowił ją na prośbę samego Pana Jezusa, którą przedstawił świętej siostrze Faustynie. Dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy te słowa z obrazu Jezu, ufam Tobie. Wyrażamy naszą ufność w Boże Miłosierdzie. Dlatego chcemy dziękować za ten wielki dar w czasie obecnej mszy świętej, dar Bożego Miłosierdzia. Swoimi modlitwami podczas tej mszy świętej w sposób szczególny chcemy otoczyć tych wszystkich, którzy w czasach wojny byli wywiezieni na Syberię i Bezarabię. Chcemy modlić się za ofiary tych trudnych czasów, tych trudnych dni, jak również o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy przeżyli, którzy dzielą się z nami tym wszystkim, czego doświadczyli. Polecamy ich rodziny i prosimy o to, by Boża miłość zapanowała pośród nas. Serdecznie witam, Szanowni Państwo, wszystkich zebranych, a szczególnie naszych Sybiraków, Besarabijczyków i kombatantów II wojny światowej. Jest to już piąte spotkanie pokoleń organizowane przez Stowarzyszenie Czas na Pomoc w Oleszycach. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone, jak co roku, uczczeniu pamięci Waszych przeżyć. Poświęcony tym, którzy przeżyli rozstanie z beztroskim dzieciństwem, żyli w biedzie, głodzie i tęsknocie. Tym, którzy nie byli witani kwiatami po powrocie do Polski. Tym, którzy przez długie lata milczeli o tym, co przywieźli w swoich sercach i w pamięci. W tych sercach obolałych przywieźli nie tylko ból, ale straszne wspomnienia dzieciństwa. Nikt nie witał Was kwiatami ani salwami, dlatego my mamy obowiązek, aby pamiętać i tą pamięć nieść. Proszę Państwa, parę dni temu otrzymałam książkę pod tytułem Ponury cień Sybiru. Autorka tej książki bardzo mocno wytłuściła i podkreśliła słowa: pamięć ocala. Bywa jednak i tak, że i ona potrzebuje ocalenia. Te słowa niech nam dziś towarzyszą i nie tylko dziś. Zapraszam na scenę młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu, która przedstawi Państwu krótki montaż słowno-muzyczny pod tytułem Syberyjskie Anioły. Jest mądrością narodu. Dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie tradycji. Przez ostatnie 2 stulecia słowo Syberia miało dla Polaków szczególny wydźwięk. Tragiczny los kilku pokoleń Polaków ostatnich stuleci spowodował, że Syberię nazwano ziemią przeklętą, krainą, gdzie nie ma nadziei. W narodowej świadomości kojarzyła się ona zawsze z poniewierką, cierpieniem, tragedią czy nieludzką ziemią. Ale nie tylko. Okazało się, że właśnie na Syberii dochodziło do wewnętrznych przewartościowań, pozytywnych przemian czy wyboru właściwej drogi. Proszą nas nie tylko młodzi ludzie, by im wytłumaczyć, co słowo Sybir
Sybirak naprawdę dziś w Polsce znaczy. Ich niewiedza to rezultat historią manipulacji. W podręcznikach PRL-u kremlowskiej indoktrynacji. Pierwszy przykład, o Kołymie z podręczników się dowiecie, że to rzeka, a to łagry zagłady, największe na świecie. Drugi fakt, polski sybirak to nie Norylska mieszkaniec, lecz za to tylko, że Polak w lody Sybiru zesłaniec. Bo dla Polski słowo Sybir z perspektywy historycznej to pojęcie znacznie szersze od nazwy geograficznej. To nie tylko obszar stepów, tundry, tajgi, wiecznych lodów. Od Uralu na zachodzie po Kamczatkę rubież wschodu. Dla Polaków nazwa Sybir niesie inne też znaczenia. To symbol zesłań, katorg, śmierci za Polskę, cierpienia. W Świętej Rusi, naśladując niewoli tatarskie czasy, carowie, podbite ludy na Syberię gnali w Jasyr. Tam z Sybiru skarby ziemi dla Katarzyny caryscy wydzierali kilofami pierwsi polscy buntownicy. Potem przez lata, prawie 200, za każde polskie powstanie, czy tylko w zrywku wolności. Kibitka, Sybir, zesłanie. A po 17 września, po czwartym rozbiorze, nie kibitki, a bydlęce wagony na szerszym torze. Odeszli zabrani przemocą z uścisków domowych pieleszy. We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż ucieszy. Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu. W tą otchłań nieludzko rzuceni, przez tych bez serc i sumieni, w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu, ciosali swoje przetrwanie, by pamięć ponieść o sobie i o tych, co nie przetrwali. Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych, stoją teraz jak drzewa, spięte wysoko do nieba. Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach, pośród aniołów, a Pan Bóg wam rany uleczy i za cierpienia pocieszy. Do ciebie piszę, młody człowieku, żeby cię przestrzec o zakumaniu, bo może słuchasz, bo może czytasz. Nie wiem, czy zawsze prawdę wyczytasz. Czy ty byłeś w Magadanie, Majdanie, workujcie? Coś słyszałeś? Ja nie byłem, lecz ci powiem, ci co z Kołymy powrócili. To wszystko, nieludzka ziemia, daleka północ, daleki wschód, to punkt rozstań, do gułagów, na zniszczenie nas, Polaków. Wielka tajga, same lasy, wszystko było przeciw tobie. Bóg, przyroda, no i człowiek. O Katyniu, imię Dnoje, to na pewno już słyszałeś. Tam jak kwiatów jest usłanych, oficerów polskich grup. Żołnierz polski z wielkim sercem szedł do walki pobić wroga. Ale też krwawiło serce na bezmyślność, na szyderstwo. Nikt już teraz nie napisze, że to Polak, syn tej ziemi, walczył szczerze, oddał życie. Jego walka, a zwycięstwo?
Trzeba przeżyć tę mordęgę, całe wielkie poniżenie, mieć nadzieję, zebrać siły na wątpliwe ocalenie. To wszystko było, to już minęło, lecz trzeba wiedzieć, no i pamiętać, gdzie była prawda, gdzie fałsz, a gdzie uznanie. Do ciebie mówię, wielki tułaczu, żeś jest szczęściarzem, boś przeżył, żeś jest szczęściarzem, boś się pogodził. A teraz wołaj głośno do Boga, żeby nam tego nigdy nie wrócił, a z wami pójdą dzieje przeszłości. W sercach ozwą się dzwony, wyjdźcie szwadronem z tych mrocznych ścieżyn na apel zagubionych. Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję, że mnie przyjaciół powitają dłonie, że duszę z brudów tułaczki odmyję, kiedy mnie pierwszy polski wiatr owionie. Choć może na mnie dom własny nie czeka, ani rodzina, wracać się nie boję. W każdym bliskiego napotkam człowieka, ziemia i drzewa, i w krąg wszystko moje. Wierzę, że do swej piersi nie przytulisz, jak dobra matka, wracające dziecię, co chociaż świstu nie słyszało kuli. Lecz dosyć spiło goryczy po świecie, serce mi tęsknota przeżarła, łzy z ucz pnęły na jawie i we śnie. Wierzę, że moja dusza obumarła, na twoim łonie, matko, znowu wskrześnie. Wstanę i krzyż swój wezmę na ramiona, a gdy mi pierwszy polski deszcz obmyje, znów drgnie do życia dusza umęczona. Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję. Szukajcie prawdy, jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma swoje cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. Przyszłości podnieście gmach, ale nie depcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży. I wy winniście im cześć. Świat, a serce.
zapachu jest Polska. Pod polskim niebem szczere polowe rosy, ojczyste kwiaty i w urocie zapachu jest Polska. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i dom maczynnych rąk, przynieść zielony łąk, rozkwitłe pąki. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem szczere polowe rosły, ojczyste kwiaty, w ich urodzie zapachu jest Polska. Ci obcy wiatr tułaczy głos cię gna gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą świat, zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik. Weź tą piosenką ci kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem szczere polowe rosły, ojczyste kwiaty, w ich urodzie zapachu jest Polska. Ojczyste kwiaty, w ich urodzie zapachu jest Polska. Bardzo serdecznie prosimy o przyjęcie w dowód tej pamięci i w dowód tego, że tą pamięć ci młodzi ludzie nieść będą i że możecie spokojnie żyć, że ta pamięć będzie trwać. Proszę przyjąć ten skromny kwiatek. Jak już powiedziałam, ci młodzi ludzie to dowód na to, że pamięć będzie niesiona. Proszę Państwa, na początku wspomniałam słowa autorki książki Ponury cień Sybiru. Otóż autorka jest nam znana. Jest to osoba mocno związana z dziejami zesłańców. Jest to osoba niosąca pamięć. Jest to pani Basia Janczura, która już u nas gościła. Jest autorką książki, o której wspomniałam.
Pani Basia jest tą osobą, która jak napisała, Pani Basiu prosimy bardzo, która jak napisała w swojej książce, stoi na straży prawdy i pamięci o tym, jak ginęli na zesłaniu Polacy, o tym, że nie ulegli sowietyzacji. Oddajemy głos Pani Basi. Proszę Pani Basiu i proszę nam opowiedzieć o swojej książce, o której Pani przy ostatnim spotkaniu powiedziała, no chciałabym, ale chyba nie było przyzwolenia. Nie było. Oddajemy głos Pani Basi. Szanowni Państwo, każde spotkanie z Wami jest dla mnie zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem ze względu na to, że jestem córką i wnuczką Sybiraków, a również wnuczką żołnierza armii Andersa, który po ucieczce z Kołymy przeszedł cały szlak bojowy aż po Anglię i wrócił do Polski, w której przez długie lata był represjonowany przez władze komunistyczne. Nigdy nie myślałam, że będę pisała książkę, że w ogóle napiszę książkę, która będzie nie tylko wspomnieniem, która mi przybliży nie tylko dzieje mojej rodziny, ale będzie również pełniła rolę edukacyjną dla młodego czytelnika. Zdając sobie sprawę z faktu, iż pamięć ocala, bywa jednak i tak, że i ona potrzebuje ocalenia, zdałam sobie sprawę z tego, że te wspomnienia, tragiczne wspomnienia mojej rodziny należałoby spisać. Dlatego też chyba od 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam, zaczęłam pomalutku spisywać te wszystkie słowa, które pamiętałam jeszcze, które wypowiadała jeszcze świętej pamięci moja mamusia, no i ciocia obecna tutaj, sybiraczka pani Teresa Mielnik, no i świętej pamięci ciocia Kamieniczakowa, która odeszła w 2014 roku. Dlaczego trwało to tak długo? Bo moi bliscy naprawdę niechętnie wracali do tamtych czasów. To były naprawdę bardzo rzadkie chwile, kiedy mówili o tym swoim cierpieniu, o zesłaniu na Kazachstanu, o ciężkim życiu, o głodzie, o chłodzie, o chorobach, o tyfusie, malarii, szkorbucie, cyndze i tak dalej. Zastanawiałam się, jak tą książkę napisać, jak zabrać mojego czytelnika w tą smutną podróż, tam, gdzie pokruszono serca i zatrzymał się czas. I w końcu napisałam tą książkę, chociaż te formy pisania były różne, bo tak jak mówię, nie wiedziałam, jak tego czytelnika wprowadzić w tą tragedię moich bliskich. W końcu za zgodą właśnie żyjącej obecnie cioci wydałam własnym nakładem, a właściwie własnym suntem, czyli za swoje własne pieniądze, książkę Ponury cień Sybiru, wspomnienia z zesłania. Nakład niewielki, 20 egzemplarzy plus dwa egzemplarze trafiły do Biblioteki Narodowej. Cena mojej książki to suma największych wzruszeń z wyprawy w głąb sybirackich serc. O podrudnej podróży w przeszłość, po rozległych bliznach zadanych w tamtych już odległych latach. Opowieść o sieroctwie, historia dzieci, które po zsyłce natychmiast musiały stać się dorosłe, którym matkę i ojca zastąpiła niespełna wówczas 16-letnia siostra, a moja świętej pamięci mamusia. Tą 120-stronicową książkę w twardej oprawie, szytą, wzbogaciłam o fotografie bardzo cenne i przechowywane niczym relikwie w naszym rodzinnym albumie oraz grafikę adekwatną do treści książki. Począwszy od lat dzieciństwa, przez wybuch wojny, przez zesłanie do Kazachstanu, śmierć matki i brata, sierociniec, smutny powrót do ojczyzny, powrót ojca i trudny czas, zmaganie z PRL-em. To same fakty, bez odrobiny koloryzowania.
nic tu nie dodawałam, tylko to, co w takich wyjątkowych chwilach moi bliscy, o których po prostu moi bliscy mówili. Bo powrót moich bliskich do tego wyśnionego kraju wyglądał tak, jak pięknie w jednym obrazie przedstawił to Jan Kasprzyk, żołnierz spod Monte Cassino. Jeśli Państwo pozwolą, zacytuję ten wiersz, bo tak wyglądał powrót moich bliskich. I zresztą nie tylko ich. Powroty. Jan Kasprzyk. Na stacji sam jeden stoi. Z małym węzełkiem pod pachą. Rozgląda się z niepokojem, wciąż niewyzbyty strachu. Głodny. Nielegie płacze. W oczach żałobne kiry. Nie witasz polsko tułacza. To syn twój wrócił z Sybiru. Uszanuj ten ogrom strat. Ucałuj rany odbicia. Skradziono mu 10 lat z jego młodego życia. Tak jak mówiłam, nakład niewielki. 20 egzemplarzy plus dwie książki trafiły do Biblioteki Narodowej. Książkę przede wszystkim książkę trafiła przede wszystkim do rodziny, ale wysłałam również zaprzyjaźnionym Sybirakom, którzy urodzili się już tam, na Sybirze w 40 roku, czy w 41 nawet. Prosili o przesłanie. Książka trafiła do Nowego Jorku, do Grecji. Kilka książek trafiło na terenie Polski. Jeśli Państwo pozwolicie, takie słowa rekomendacji, które przesłano na moje ręce. Przeczytałem jednym tchem. Piękne świadectwo ku pokrzepieniu i ku przestrodze. Obowiązkowa lektura w moim domu zajmuje szczególne miejsce w mojej bibliotece i jest jedną z najważniejszych książek w moim życiu. Czytałem różne relacje z Sybiru, ale wspomnienia twoich bliskich dały mi pełny obraz. Jako pierwsza pokazałaś prawdę, że zesłanie na Sybir mimo powrotu trwało całe życie. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i pamiętam o was w modlitwie. I drugie. Pięknie i wzruszająco opisałaś przeżycia swojej rodziny. Książka ma swój układ treści, bardzo logiczny. I dlatego czyta się ją jak powieść, jednym tchem. Choć z tyłu głowy jest stróż, który mówi, to nie fikcja, wszystko się zdarzyło naprawdę. Uchwyciłaś świetnie wszelkie istotne detale. Dobrze, że wyjaśniasz trudniejsze słowa, bo przecież my nie znamy tamtych realiów życia. Czytałem z dużym zaangażowaniem i wracałem do różnych fragmentów. Naprawdę dobrze napisana książka. Jak skończyłem, to chciałem czytać dalej. Na podstawie wspomnień moich bliskich, a właściwie na samym początku pisania tej książki, te wszystkie wspomnienia pisałam w formie wierszy. To takie wierszowane wspomnienia i taki tomik, zbiór wierszy. To jest ponad 42 wiersze. Również wydałam za własne pieniądze, nakład też niewielki, 10 egzemplarzy. I tak jak mówię, inspiracją do napisania tych wierszy były tragiczne wspomnienia moich bliskich. Na początek wiersze wstawiłam na mój blog, który prowadzę, założyłam i prowadzę od 2015 roku, sybiracylubaczukblogspot.com. I szczerze mówiąc, wiersze spotkały się z wielkim uznaniem, dlatego też doszłam do wniosku, że powinny ujrzeć światło dzienne, dlatego też je wydałam. Ja myślę, że Sybiracy, wszyscy Sybiracy, mimo upływu lat codziennie walczą z traumą. Pamięć przeżytych na wygnaniu lat to jedyny nabytek, jaki przywieźli ze sobą ci, których długo z Rosyjska nazywano nieudacznikami. Warto wspomnieć, jeśli Państwo pozwolicie, że
wywózki z 10 lutego 1940 roku i 13 kwietnia 1940 różniły się tym, że 10 lutego wywożono całe rodziny. Natomiast 13 kwietnia 1940 roku, tak jak moich bliskich, wywożono tylko i wyłącznie matki z dziećmi, ponieważ dwa dni wcześniej mężowie, ojcowie zostali aresztowani i tak jak mój dziadzio, wysłani do kopalni na Kołymę, z której, tak jak mówiłam, uciekł i razem z armią Andersa przeszedł szlak bojowy. Dlaczego o tym mówię? Bo uważam, to jest jeden z moich wierszy, tak jak pani Marsia mówiła, bliscy zobowiązali nas do ważnego zadania, stać na straży prawdy i pamięci, by świat usłyszał o ich tragedii, o tym, jak ginęli na zesłaniu Polacy, o tym, że nie ulegli sowietyzacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani Baści. Jak zauważyliście państwo, pani Basia mogłaby o tym opowiadać i opowiadać. Zresztą bardzo często spotykam się osobiście z panią Basią i to jest główny temat naszych rozmów. Można się wiele dowiedzieć, bo akurat nie jestem z rodziny, w której ktokolwiek ucierpiał Sybir czy Besarabię, czegokolwiek wywózkę, ale spotkania z panią Basią dają mi bardzo dużo i bardzo dużo inspiracji do organizowania tych spotkań naszemu stowarzyszeniu. Proszę państwa, przed nami kolejny punkt naszego programu. Zapraszamy na scenę zespół 4 pory roku, który nam przedstawi króciutki koncert patriotyczny. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi myśmy wciąż do niepodległej szli. Marsz Sybiraków. Wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carskiej Kaci, przez Syberię piór najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederacji. Po prostu wszystkim państwu dziękuję za obecność i za to, że byliście z nami. Jeszcze prosiłabym, bo organizatorem spotkania od początku do końca jest Stowarzyszenie Czas na Pomoc, jest prezes stowarzyszenia, więc bardzo bym prosiła jeszcze 3 minutki posłuchać paru zdań o naszym stowarzyszeniu. Panie prezesie, zapraszam. Ja tylko krótko o stowarzyszeniu. Stowarzyszenie nasze działa od 9 lat, już 9 rok i funkcjonujemy w Oleszycach. I założenie stowarzyszenia było takie, że zgromadzimy filantropów. A filantrop czy filantropos z greckiego to w takim wolnym tłumaczeniu jest dobroczynność miłujący ludzi. I wszyscy członkowie stowarzyszenia działają bezpłatnie oczywiście, nie tylko, że działają, ale też im płacą składki na stowarzyszenie, bo trzeba mieć środki, żeby działać, prawda? Więc mamy własne składki, własne środki i takich członków mamy już prawie 30. I dzięki nim możemy takie właśnie organizować imprezy, ale głównym celem w momencie założenia to było wypłata stypendium dla zdolnej młodzieży. I co roku duże kwoty przeznaczamy na stypendia. Jest to rzędu około 10 tysięcy rocznie. Młodzież z naszych szkół, z terenu gminy Oleszyce, czyli wszystkie szkoły, otrzymują ci najbardziej zdolni stypendia takie. Znaczy to są z reguły nagrody raz, dwa razy w roku w okolicach świąt czy w okolicach Dnia Dziecka. Więc to nie są stałe stypendia miesięczne, ale to takie 200-300 zł raz nam na rok tam im wpadnie, mają na własne wydatki. I od tego się zaczęło. Później zaczęliśmy imprezy sportowe, czy bieganie, taki dzień biegowy, święto biegania, tak powiem. Oczywiście wszystkie imprezy staramy się łączyć z lokalną kulturą i historią, więc bieganie jest śladami
księcia Sapiehy. Są to biegi śladami księcia Sapiehy na stadionie przy wzgórzu. Później dołączyły zawody rowerowe, to więc we wrześniu jest to wyścig pamięci bitwy pod Olszycami, która się tutaj na naszych terenach rozegrała i zawsze w połowie września ponad setka osób bierze udział w takich zawodach. No i od 5 lat tutaj pani Marysia, która jest głównym mózgiem tych spotkań właśnie z wami, jest takim naszym, powiem tak, taką pasję sybiracką ma w sobie i chciałbym też jej tutaj podziękować chyba po raz pierwszy od 5 lat, bo nikt jej nie dziękował, więc pierwszy raz od 5 lat dziękuję bardzo i znając panią Marię, to też zapał działania w tym kierunku będzie dalej funkcjonował. No i tu już pani Maria dziękowała wszystkim, którzy nas wspierają, czyli i władze gminy, i szkoły, i ludzie dobrej woli jak 4 pory roku, młodzież. Tutaj mamy zawsze wsparcie z różnych instytucji, z różnych organizacji, czy właśnie Centrum Kultury, które nam ten lokal udostępnia. Jest to takie miłe, że możemy jednoczyć ludzi o różnych profesjach, o różnych pasjach, nie tylko sportowych, ale też i kulturalnych i to tak się fajnie kręci. A przy okazji od paru lat mamy OPP, czyli Organizację Pożytku Publicznego i można 1% przekazać na nasze stowarzyszenie, które wydamy każdą złotówkę zgodnie ze statutem. I dziękujemy bardzo, że możemy Was tutaj gościć. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy się przyczynić do tak wspaniałego wieczoru. To już nic dodać, nic ująć. Wszystko zostało powiedziane. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i zapraszam w tym roku piętro niżej na wspólny poczęstunek wszystkich zaproszonych gości.